Good evening, Poland! We are finally back here. We played here many years ago with Sir Elton John, and now we are playing by ourselves this amazing venue, amazing arena. So it's exciting. Wow, man. Congratulations. He got me here. And we can't believe it's actually sold out. It's gonna be full. And we like to see arena full of people because it gives us extra energy, extra boost, because audience is so important in our show. They're like the third member, the third cello. So we can't wait to get out on the stage and rock the house. To, co nas jako operatora Atlas Areny cieszy najbardziej, to to, że tym koncertem rozpoczynamy cykl tych takich wypełnionych po brzegi koncertów. Z agencją Prestige Miotem będziemy widzieć się jeszcze kilka razy w tym sezonie. Też wierzę, że będą to w 100% wyprzedane koncerty. To był piękny, fantastyczny koncert, tym bardziej fantastyczny, że tak długo wyczekiwany. Czekaliśmy na niego 2 lata, 2 miesiące, 6 dni, bo tyle minęło czasu od poprzedniego dużego koncertu wielkiej zagranicznej gwiazdy, który Prestiżem Miodem organizował w Gliwic. Cieszymy się bardzo, że taki koncert odbył się tutaj w Atlas Arenie w Łodzi i przyznam szczerze, że podczas tego koncertu z jednej strony byłem zafascynowany tym, co dzieje się na scenie, a z drugiej strony ten wzrok trochę mi uciekał na pełne, wypełnione po brzegi trybuny, bo to też było piękne i wzruszające przeżycie, kiedy można było obserwować tak wielki tłum fanów w tym przypadku tu cellos, którzy przyszli na koncert po tym okresie pandemicznym. Fantastyczne przeżycie, oby jak najwięcej takich już w najbliższych tygodniach. Jesteśmy pełni wrażenia i uznania dla kunsztu, jaki artyści prezentują oraz ekspresji i emocji, jakie przekazują swoją muzyką. Jesteśmy wzruszeni i szczęśliwi, że mogliśmy uczestniczyć. Ekstra. Polecamy wszystkim. No bardzo mi się podobało. Ja też gram na wiolonczeli i to naprawdę jest wzór do naśladowania. Jesteśmy pod wrażeniem. Fantastycznie. Chłopaki po prostu porwali. No. Porwali smyczki, porwali publiczność. Koncert fenomenalny. Pierwszy raz słyszałam tutaj zespół na żywo. Jestem pod wielkim wrażeniem. Co innego jest usłyszeć to na żywo, co innego w internecie, więc wszystkim polecam takie koncerty. No, dla mnie petarda. Ja tylko dodam, że się świetnie bawiłam i polecam wszystkim, żeby faktycznie przychodzili i słuchali ich na żywo, bo warto.
This is our final tour. And then we can finally be happy. No, I'm joking. We are happy, we are great fans. But the time has arrived that each of us goes our separate paths. Dear Poland, we love playing here and hope to see you again in the near future. And thank you so much for your support. Thank you.